Dacie wiarę, że niektóre kobiety boją się kupić krem z oznaczeniem wiekowym ich grupy wiekowej tylko dlatego, że wstydzą się swojego wieku? No przecież to absurd. A wy korzystacie w ogóle z tych oznaczeń wiekowych na kremach czy innych kosmetykach? Bo ja nie. Witam w świecie blondynki. Ostatnio na kilku blogach przeczytałam, że dziewczyny wręcz oburzają się, jeżeli na kremach czy innych kosmetykach nie ma oznaczenia wiekowego, bo one nie wiedzą, co mają wtedy kupić. A przepraszam bardzo, to, że ja mam 20 lat i moja przyjaciółka ma 20 lat, to nie znaczy, że my mamy taki sam typ cery i że potrzebujemy tych samych kremów. Wręcz przeciwnie, używamy zupełnie innych. No właśnie, więc ja chyba nie rozumiem. Jak można się oburzać, że na kremie nie ma oznaczenia wiekowego? No przecież to chyba oczywiste, że producent pisze, jakie skutki powinny być, jeżeli używamy danego kremu i że najlepsze rezultaty oczywiście są wtedy, jeżeli używamy pełnej serii, no wiadomo, zawsze to piszą. No więc skoro wiem, jaką mam cerę, to wiem, jakiego potrzebuję kremu. To nie chodzi o wiek. Naprawdę. Bo no to by było całkiem zabawne, wyobraźcie sobie. Dzisiaj na przykład, załóżmy, wyobraźmy sobie, że dzisiaj mam 19 lat. No i jutro mam urodziny. Czyli według producentów i oznaczeń wiekowych na kosmetykach dzisiaj jeszcze powinnam używać kosmetyków pielęgnacyjnych do twarzy dla nastolatek. Czyli takich no stricte jakby przeciwdziałającym trądzikowi. No dobrze. I co? I jutro nagle będę potrzebowała nawilżenia, tak? Bo jutro kończę 20 lat, więc od jutra powinnam używać kosmetyków 20+, a kosmetyki 20+, zawsze są nawilżające. Prawda, że absurd? No właśnie. Więc to było tytułem wstępu i wróćmy do tematu. No bo tak. Oburzamy się. No, może nie my, ja nie, no ale niektórzy oburzają się, że na kremie nie ma oznaczenia wiekowego. Okej. No więc dlaczego taka osoba nie oburza się, że na ulubionych perfumach, na paście do zębów, szamponie albo czymkolwiek innym nie ma oznaczenia wiekowego? No właśnie. Przecież, kurczę, ja nawet nie mogę sobie wyobrazić takiej sytuacji, że od dziś nagle nie mogę używać swoich ulubionych perfum, bo są przeznaczone dla innej grupy wiekowej. No wtedy to bym była dopiero oburzona. A nie w przypadku, kiedy mam na kremie wszystko napisane, jedyne czego nie ma to cyferki, zazwyczaj z plusem. No i co? Bez przesady. No dobra, dwóch cyferek, tak, bo to jednak jest liczba. Ale okej, no załóżmy, że się nie pomyliłam. Nie możemy się na to oburzać. Musimy zrozumieć, że oznaczenie wiekowe to jest tylko sugestia. I czasami chwyt marketingowy, ale o tym później. No właśnie, to jest tylko i wyłącznie sugestia producenta. Tak samo jak na różnych na przykład przyprawach jest zdjęcie i podpis propozycja podania. Jest tak? Jest. Jest to propozycja? Jest. Czy musimy korzystać z danej przyprawy dokładnie w ten sam sposób, co jest na zdjęciu? Nie, nie musimy, bo my wiemy, do czego je potrzebujemy, prawda? No właśnie, więc skoro wiemy, to używamy tak, jak powinniśmy. I w ten sam sposób musimy działać z kosmetykami, bo to jest tak, że musimy znać potrzeby swojej cery. A to wcale nie jest takie trudne, bo bardzo łatwo zauważyć, czy na przykład skóra nam się błyszczy. Czy na przykład wyskakują nam co chwila jakieś niedoskonałości. Czy na przykład nasza skóra co chwila robi się czerwona, bo jest bardzo wrażliwa. Albo na przykład powstają takie suche skórki, bo jest sucha. Tak samo, co jeszcze może być z cerą? No może być po prostu dojrzała, tak? I mieć problemy typu zmarszczki. No więc wtedy szukamy czegoś przeciwzmarszczkowego. Tak?
chodzi o to, żeby patrzeć na wiek. Przecież producenci jakby sugerując, że to jest dany kosmetyk przeznaczony dla konkretnego wieku, sugerują, że to jest dla osób, które mają problemy typowe dla tego wieku. No i tak na przykład, dla nastolatek mamy zazwyczaj kosmetyki przeciwdziałające trądzikowi. Dla osób 20+, kosmetyki zazwyczaj, a żeby nie powiedzieć, że wręcz zawsze, są nawilżające. Dla osób 30+, będą to rzeczy raczej przeciwzmarszczkowe. I będą to rzeczy dość delikatne, bo chodzi tutaj głównie o delikatne zmarszczki mimiczne. Nie chodzi o jakieś takie głębsze zmarszczki. Natomiast dla osób 40+, przeważnie w sumie też są kremy przeciwzmarszczkowe i jedyne czym się różnią, to tym, że powinny teoretycznie być nieco mocniejsze, no bo tutaj mówimy bardziej o głębszych zmarszczkach. Dla osób 50+, no to już bardziej efekt liftingujący. No ale słuchajcie, przecież na pewno widzieliście jakąś 50-latkę, która ma cerę zupełnie jakby miała lat 30. Albo jakąś 30-latkę, która ma cerę zupełnie taką, jakby miała lat 50. No tak, znowu mówię o kobietach, a miałam mówić ogólnie. Wybaczcie, drodzy panowie, to nie miało tak być. No w każdym razie wiecie, o co chodzi. No, to nie jest tak, że jeżeli mam dzisiaj 20 lat, to muszę używać kosmetyków dla 20-latek. Naprawdę tak nie jest. Musimy znać po prostu potrzeby naszej cery i znając potrzeby naszej cery, dobierać kosmetyki. I to wcale nie jest tak, że musicie być mistrzami od znajomości składów kosmetyków. Oczywiście, że nie. Jasne, no, są takie składniki, które no, moglibyście sobie znaleźć i stwierdzić, że okej, tego nie lubię, na to mam alergię, to jest niefajne, nie będę tego używać. Okej. Jasne, jak najbardziej i w sumie możecie na przykład, no nie wiem, po moim odcinku o alkoholach, który gdzieś tu się pojawi, po moim odcinku o alkoholach możecie na przykład stwierdzić, że dobra, alkohol izopropylowy nie biorę. No i super. I ja jestem wtedy z Was dumna. Naprawdę. Ale może być też troszeczkę inaczej. Możecie po prostu na składach się nie znać, nie oglądać moich odcinków ze składnikami kosmetyków, nie oglądać żadnych innych odcinków o składach kosmetyków, ani o tym nie czytać i generalnie się nie znać. I wiecie co wtedy? I wtedy wystarczy wziąć taki kosmetyk i przeczytać, co producent obiecuje. Bo na przykład producent pisze, że no jest to powiedzmy coś nawilżającego. Albo lepiej, nawilżające i przeciwzmarszczkowe. Co tam znajdziemy? No zazwyczaj kwas hialuronowy. Dlaczego? No bo on tak pomoże trochę nawilżyć skórę, troszkę ujędrnić, dzięki temu drobne zmarszczki powinny zniknąć. No i producent o tym pisze. Z tyłu na opakowaniu zazwyczaj 3, 4, no czasem 1. Najważniejszy składnik po prostu jest opisany. Bo to nie jest tak, że producenci zawsze piszą wszystkie składy drobnym druczkiem. Absolutnie. Jeżeli jest coś fajnego w kremie, czy w serum, czy w jakimkolwiek innym kosmetyku, to producenci lubią o tym pisać. No bo po to się wykosztowali, po to dodali tego do kosmetyku, żeby Wam o tym powiedzieć i Was przekonać do kupienia tego kosmetyku. Także podsumowując. Po pierwsze, nie patrzymy na wskaźniki wiekowe. Możemy się nimi delikatnie zasugerować, ale niech to nie będzie, proszę, jedyny wyznacznik w kupowaniu kosmetyków. Po drugie, musimy znać typ naszej cery. Zastanówmy się po prostu, jakie mamy problemy i później na opakowaniach szukajmy rozwiązania tych problemów. Bo na opakowaniach kosmetyków napisane jest, dla jakiej cery są przeznaczone. Jak już to wiemy, to wtedy odwracamy pudełeczko i rzucamy okiem, czy może opisane są jakieś fajniejsze składniki. Jak są, super, jak nie, trudno. Ale coś tam już wiemy i nie patrzymy tylko i wyłącznie na oznaczenia wiekowe, które naprawdę zbyt wiele nam nie dadzą. Natomiast myślę, że ktoś może mi zarzucić, że może kupić sobie za mocne serum, i później serum dla przykładu oczywiście.
i później mieć problem z zejściem do delikatniejszego produktu. Czy rzeczywiście tak jest? Otóż owszem, rzeczywiście tak jest, jeżeli kupimy coś zbyt mocnego, no właśnie, co się stanie? Jeżeli kupimy coś zbyt mocnego, to nasza skóra nam o tym bardzo szybko powie. Pojawi się jakieś zaczerwienienie, jakiś dyskomfort. Dokładnie tak. Zareagujemy jak skóra wrażliwa. Jeżeli tak nie jest, no to znaczy, że to nie jest kosmetyk za mocny. Ale mimo wszystko, jeżeli później zechcemy, powiedzmy, zejść do czegoś delikatniejszego, bardziej naturalnego, to czy da się to zrobić? Oczywiście, że się da. Ja na przykład miałam taką ochotę, żeby zejść z kosmetyków takich o bardzo długich składach i takich składach, no, trochę chemicznych, powiedziałabym bardziej, na kosmetyki naturalne. No i rzeczywiście było to dla mnie bardzo problematyczne. Schodziłam w ogóle z kosmetyków z Oriflame'u na kosmetyki z Wianka. Te pierwsze były dość silne, te drugie raczej nie. No i jak to wyglądało w moim przypadku? No, przez pierwszy miesiąc w ogóle nie było żadnych efektów. Miałam wrażenie, że nakładając kremy i serum i w ogóle... Nie, zaraz, tam nie było serum. Nie, w tym zestawie nie było serum, tam były tylko kremy, tonik, który uwielbiam, o którym Wam mówiłam, i płyn micelarny, który też bardzo lubię. Serum nie było, także serum musiałam używać innego i chyba to rzeczywiście nadal było to samo serum z Optimals, z Oriflame'u, ale to nie jest reklama, także spoko. Natomiast jak to wyglądało? No właśnie, zaczęłam używać tych kremów z Wianka i były one naprawdę bardzo, bardzo delikatne. Skutek tego był taki, że ja miałam wrażenie, że ja w ogóle niczego nie nałożyłam na twarz. Mało tego, mi się pojawiały suche skórki, mimo że używałam kosmetyków jednak nawilżających. Także to było bardzo problematyczne dla mnie i szczerze mówiąc już miałam rzucić te kosmetyki w kąt i powiedzieć, nigdy więcej nie kupię kosmetyków naturalnych, bo są dla mnie za słabe. No ale jakoś to przetrwałam i później się okazało, że kremy są naprawdę w porządku, tylko moja skóra musiała się do nich, delikatnie mówiąc, przyzwyczaić. Aczkolwiek, no muszę przyznać, że to był mój drugi raz, kiedy użyłam kosmetyków naturalnych. Pierwszy i ostatni. Raczej, tak myślę, no może kiedyś zmienię zdanie, no ale raczej nie przepadam za aż tak naturalnymi składami, wolę coś, co lepiej działa. Może gdybym miała na przykład 13-14 lat, to rzeczywiście użyłabym czegoś naturalnego, ale tak na co dzień wolę używać bardziej sprawdzonych dla mnie rzeczy. Natomiast wiemy, że da się już zejść z mocniejszych kosmetyków na delikatniejsze, ale nie wiemy jeszcze jednej rzeczy, mojej drugiej historii. Otóż kupiłam sobie kiedyś serum, akurat było to serum z Bielendy i ono było przeznaczone dla wieku 30+. Generalnie obiecywało efekt skóry młodszej o 10 lat. I generalnie rzecz biorąc, no takiego efektu tam nie było. Chociaż z drugiej strony, no gdybym nie cofnąć o 10 lat, no to byłabym chyba za bardzo młoda, żeby móc zdecydować, czy rzeczywiście ten kosmetyk na mnie zadziałał. Natomiast, no teoretycznie było to serum dość mocne, prawda? No bo dla mnie jako 20-latki serum przeznaczone dla 30+ i więcej, no powinno być jednak troszeczkę za mocne. A co się okazało? Później kupiłam sobie serum nawilżające z Biolik, które nie ma żadnego oznaczenia wiekowego i zaczęłam go używać i powiem Wam szczerze, że mam wrażenie, że właśnie to serum z Biolik było zdecydowanie bardziej skoncentrowane, jakieś takie bogatsze w ogóle w składniki, mimo że no, można powiedzieć, że było przeznaczone dla młodszych osób, no bo jeżeli nie ma oznaczenia wiekowego, tak, no to jest takie ogólnie dla wszystkich, więc no dla młodszych też, prawda? Zwłaszcza, że serum z Biolik było tylko nawilżające, a to z Bielendy miałoby działać przeciwzmarszczkowo i nawilżająco. No właśnie. I nie było problemu z zejściem z jednego kosmetyku na drugi. Także tym się też nie przejmujcie. W razie czego jakoś ten miesiąc przechodzenia przetrwacie.
Ale właśnie, wspomniałam wcześniej, że to jest coś w rodzaju chwytu marketingowego i powiedziałam to celowo, z tego względu, że można łatwo zauważyć tendencję różnych firm, taką wzrostową, jeśli chodzi o wiek i cenę, bo im wyższe oznaczenie wiekowe, tym wyższa cena produktu. No właśnie. Z jednej strony to ma trochę sensu, no bo wiadomo, kobieta dojrzała, już ma swoje pieniądze, dobrze zarabia, ma w końcu już spory staż w pracy i tak dalej, może sobie pozwolić na to, żeby kupić sobie bardziej ekskluzywny krem. A nastolatka, która ma jakieś tam drobne kieszonkowe, no niekoniecznie i powiedzmy wydaje na kosmetyki mniej. No ale czy one rzeczywiście są, no, gorsze od tych ekskluzywnych, drogich kosmetyków? No właśnie nie zawsze. Poza tym bardzo często można też znaleźć kremy, czy w ogóle jakieś kosmetyki, tak, przeznaczone powiedzmy dla osób po 40 czy nawet 50 roku życia, które wcale nie są takie drogie. Więc ta tendencja wzrostowa wieku i ceny działa, rzeczywiście działa i funkcjonuje i można to bardzo często spotkać, ale nie wszędzie, nie w każdej firmie. Także no, warto mieć to na uwadze, że jeżeli coś jest dla waszego wieku przeznaczone, to niekoniecznie będzie dobre dla waszej ceny. I jeżeli jest droższe, to nie znaczy, że będzie lepsze, bo być może właśnie chodzi tylko o to, że jest przeznaczone dla osób troszkę starszych i z góry założono, że potrzebują wydać więcej, żeby mieć lepszy efekt placebo. O oznaczeniach wiekowych to już wszystko. Zapamiętajcie sobie tylko tyle, żeby na niej nie patrzeć. To jest najważniejsze, to jest w ogóle sedno całej mojej jakże długiej wypowiedzi. Zapraszam Was na mojego bloga. Zapraszam Was również na mojego Instagrama oraz na mojego Facebooka. A wszystkie linki oczywiście znajdziecie w opisie. Tutaj Wam się też za chwilkę wyświetlą. No i jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Zanim dacie łapkę w dół, to napiszcie mi w komentarzu, co było nie tak. Ja naprawdę czekam na te komentarze. Chciałabym wiedzieć, co Wam się nie podoba, żeby móc to zmienić. I obiecuję, nie usunę tych komentarzy. I odpowiem. Tak, i odpowiem. No to cóż, na dzisiaj to tyle. Ja się z Wami żegnam. Buziaczki, pa!